Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś będę mówił o programie, który już jest z nami jakiś czas temu. Ja sam osobiście dowiedziałem się o nim w momencie wyjścia jednej z nowych wersji programu TOX, programu udźwiękawiającego na systemy Symbian, który to program TOX miał wsparcie dla programu WhatsApp. O samym programie WhatsApp, poza tym, że coś takiego jest, wtedy jeszcze nie wiedziałem nic. Wiedziałem tylko tyle, że ma on zastąpić tradycyjne SMS-y. Czy mu się to udało? Moim zdaniem mu się to udało, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy napisałem normalnego SMS-a. Najczęściej właśnie komunikuję się przez program WhatsApp. Program WhatsApp umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie wiadomości głosowych, notatek głosowych. Nie wiem do ilu minut, mnie osobiście udało się nagrać 20-minutową wiadomość. Wysyłanie filmów wideo, z tym, że tutaj rozmiar jest ograniczony, i innych multimediów również. Ale jakby nie o samym WhatsAppie chcę powiedzieć o ostatnim tworze, który się pojawił właśnie pod nazwą WhatsApp, czyli WhatsApp Web. Chodzi tu mniej więcej o to, że podobno użytkownicy komunikatora WhatsApp Messenger, bo tak brzmi jego cała nazwa, skarżyli się na to, że jeśli ktoś im napisze wiadomość, muszą, prawda, odejść od komputera, przy którym aktualnie siedzą, wziąć telefon do ręki, odpisać na wiadomość i tak dalej, i tak dalej. A nie mają tego problemu w przypadku na przykład Google Hangouts, który ma klienta i na komórki, i na internet, że tak powiem, czy Facebook Messengera, czy innych komunikatorów. No i właśnie twórcy komunikatora WhatsApp postanowili temu zaradzić i stworzyli coś takiego jak taką jakby nakładkę na mobilnego WhatsAppa, która to nakładka umożliwia właśnie korzystanie z tego WhatsAppa przez komputer, z poziomu komputera, z poziomu przeglądarki internetowej. Na początku był to Google Chrome, później wprowadzono obsługę WhatsApp Web na przeglądarki Firefox oraz na przeglądarkę Opera. I przeglądarką Firefox się zajmiemy, w związku z tym, że to już bardziej chyba przyzwyczajenie, a i chyba najbardziej, najlepiej Firefox działa z czytnikiem ekranu NVDA, którego używam, no to na Firefoxie się skupimy. Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest taka, że trzeba wiedzieć o tym, że jeśli korzystamy z WhatsApp Web, który jest nakładką, nie jest dodatkowym klientem na system Windows, należy pamiętać o tym, że WhatsApp na systemie Android, czy na systemie iOS, czy na systemie Symbian musi być podłączony do sieci. Jeśli WhatsApp telefoniczny nie jest podłączony do sieci, wówczas nie jesteśmy w stanie skorzystać z WhatsApp Weba. Należy też pamiętać, że trzeba mieć w miarę naładowaną baterię, chociaż to nic nie robi się, gdy bateria jest na wyczerpaniu. Niemniej jednak cały czas widzimy komunikat: bateria jest na wyczerpaniu, naładuj baterię. Istnieje na przykład w Androidzie coś takiego jak oszczędzanie baterii, wtedy wyłącza się wszelka synchronizacja i wtedy WhatsApp Web twierdzi, że Twój telefon nie jest podłączony do internetu, chociaż jest, niemniej jednak jakaś tam synchronizacja jest wyłączona, nie możemy z tego skorzystać. Także lepiej na pełnej baterii, lepiej na Wi-Fi, gdyż no jakoś te wiadomości synchronizować się muszą, a notatki głosowe parę megabajtów potrafią mieć, zwłaszcza jak ktoś dużo lubi mówić, w związku z tym po co marnować sobie sieć 3G czy jakąś tam pakietową transmisję danych. Co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy mieć telefon z systemem Android, z systemem Symbian, nie może być to system iOS. No jakoś bardzo mnie to cieszy, w związku z tym, że coś w końcu iOS nie ma, co ma Android, bardzo dobrze, ale pewnie z czasem twórcy WhatsAppa dojdą do tego, żeby zrobić to również na system iOS. Trzeba mieć telefon, trzeba mieć WhatsAppa, zarejestrowanego WhatsAppa. 10:26. Trzeba do niego wejść. Urządzenie zostało odblokowane. Kalendarz. Ja już sobie tutaj ułatwię życie. WhatsApp. Otwierają nam się czaty. I teraz musimy wejść. Drawki, przycisk więcej opcji. O właśnie, przycisk więcej opcji. Przecinek widoczne elementy.
i znajdujemy element, który nazywa się nowa grupa, nowe ogłoszenie, WhatsApp web. O właśnie, WhatsApp web. I tutaj wchodzimy. WhatsApp web. Wyświetlam element od 1 do 5 z 6. WhatsApp web. Przejdź wyżej. Zeskanuj kod QR. Właśnie, i słyszymy komunikat zeskanuj kod QR. I tu jest największy problem, jeśli chodzi o użytkowników niewidomych, a i wiem skądinąd, że użytkownicy widzący też z kodem QR problemy miewali. Ze skanowaniem tego kodu QR niestety musimy poprosić o pomoc osobę widzącą. Ja oczywiście tego nie pokażę, bo za żadne skarby świata ta sztuka mi się nie udaje i pewnie już mi się nie uda. Tak więc prosimy osobę widzącą, żeby zeskanowała nam kod QR, który pokazuje się na stronie internetowej web.whatsapp.com web.whatsapp.com. Kiedy wejdziemy na tą stronę, mamy komunikat zeskanuj kod telefonem i wówczas telefon synchronizuje się z naszym komputerem. Nasz komputer jest pamiętany, że jest zalogowany. Mieliśmy komunikat zeskanuj kod QR. Zalogowano w komputerach. Zalogowano w komputerach, bo ja mam dwa komputery, które są zalogowane do WhatsApp web. Sesja ostatnio aktywna. 12 lutego 13.05. Sesja rozpoczęta w Staszów Windows 8.1. O właśnie, 12 lutego, nie no panie, co pan tutaj. Sesja ostatnio aktywna, 16 lutego 9.02. Sesja 16 lutego. Sesja ostatnio aktywna, 26 lutego 9.02. Dobrze, sesja tutaj mamy. W komputerze odwiedź, jeszcze raz proszę. W komputerze odwiedź webwhatsapp.com. W komputerze odwiedź webwhatsapp.com, czyli to, o czym mówiłem. I możemy wyloguj zrobić ze wszystkich komputerów. Opcję wyloguj ze wszystkich komputerów. Jeśli raz ten kod QR zeskanujemy, nasze komputery są pamiętane. Jeśli wejdziemy na stronę web.whatsapp.com, co ja zaraz uczynię, to już od razu jesteśmy zalogowani do naszego WhatsAppa. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o klienta mobilnego. Załóżmy, że mamy 100 wiadomości do przesłuchania, bo nie wszyscy zapewne wiedzą, ale na komunikatorze WhatsApp istnieje kilka grup wsparcia, na przykład grupa Tyflostacja, traktująca o wszelkich sprawach komputeropodobnych, że tak powiem. Grupa Andek, traktująca o wszelkich sprawach związanych z Androidem. Grupa Dotwalker, traktująca o programie do nawigacji pieszej dla niewidomych na system Android. Dotwalker właśnie. I jeszcze są grupy, o których ja pewnie nie wiem, że są. I na tymże WhatsAppie można w bardzo prosty sposób te grupy odsłuchiwać. I jeszcze prostszy sposób, można odsłuchiwać je za pomocą aplikacji chyba. Tak to powinienem nazwać, WhatsApp Web. Także tutaj tyle z naszego WhatsAppa. Home. Przegląd. Zablokuj na przycisk usuń. Możemy podziękować za współpracę Home. Naszemu WhatsAppowi. Mamy naładowaną baterię, także nie będzie nam tutaj piszczał WhatsApp, że naładuj baterię, że ma problemy z synchronizacją. Tak więc, próba startowa programu. Słowo się rzekło. Pasek narzędzi, nawigacyjny pasek narzędzi. Próba zaznaczone WhatsApp.com. WhatsApp.com. Web WhatsApp.com. Wchodzimy. Próba startowa programu. Mobile Firefox. Dokument zajęty. Pole edycji zwinięte. Pusta. WhatsApp Web. WhatsApp Web. Otworzył nam się WhatsApp Web. Jak wygląda WhatsApp Web? Wygląda dość prosto. Wygląda tak jak większość komunikatorów na systemy mobilne. Czyli po lewej stronie mamy nazwy naszych czatów, czyli nazwy użytkowników czatów, z jakimi ostatnio rozmawialiśmy. Natomiast po prawej stronie pokazują nam się, jeśli się wklikamy do jakiegoś czatu, pokazuje nam się ów czat, czy to są rozmowy głosowe, czy to są notatki głosowe, czy to są wiadomości tekstowe, bo i te da się wysyłać. Teraz muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która mnie osobiście martwi. Akurat ja nie mam tego problemu, ale zdarza się, że wielu użytkowników ma ten problem. Chyba ma to jakiś związek ze sterownikami do kart dźwiękowych Realteka. A mianowicie, kiedy nagrywamy się na WhatsApp Web, nagrywamy notatkę głosową, nasz głos może być bardzo opóźniony albo jakoś tam, prawda, zniekształcony. Niestety nie mamy na to wpływu. Ja na jednym komputerze mam taki problem, na tym komputerze, na którym demonstruję Państwu WhatsApp Web, tego problemu nie mam, ale takie coś zdarzyć się może. Ale żeby za dużo nie mówić, co my tu widzimy? Panel punkt orientacyjny, przycisk nowy czat. Przycisk nowy czat. Przycisk nowy czat. Ale to może później. Przycisk menu. Menu nawet mamy. Powiadamia o nowych wiadomościach. Powiadamia o nowych wiadomościach. Tego osobiście nie próbowałem. To są jakieś wiadomości, to są jakieś wyskakujące okienka na pulpicie
Źle mi się to kojarzy. Może to jest mój błąd, ale tego nie robiłem. Zezwalaj pokazywania powiadomień na pulpicie. O właśnie. Przycisk. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Pole edycji z autouzupełnianiem. Możemy tu wyszukać kogoś, z kim chcielibyśmy ewentualnie porozmawiać. Kamil Midzio do nas 10, się nagrał. 042. Ale w związku z tym, że to wiadomość prywatna, to nie będziemy tego słuchać. 1. Dotwalker. Dotwalker. 10.07. Kamil. 024. 4 mamy. Mamy 4 wiadomości w grupie Dotwalker. Andek. 950. Kamil. 0297. 7. I mamy 7 wiadomości w grupie Andek. Michał Kasperczak. Tutaj z kolegą Michałem Kasperczakiem również prowadziliśmy. Słuchaj. 024. Aneta Kiwak. Wiadomości. Wprowadziliśmy konwersację prywatną. Michał Kasperczak. Od Michała Kasperczaka sobie zacznę, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób pisać wiadomości tekstowe i nagrywać wiadomości tekstowe na 7. Michał Kasperczak. WhatsApp Web. Wchodzimy w czat kolegi Michała Kasperczaka. Zawsze program przenosi nam fokus do pola edycyjnego, które znajduje się po prawej stronie w prawym dolnym rogu. Obok tego pola edycyjnego znajduje się przycisk do wysłania wiadomości i teraz ja wychodzę sobie z trybu formularzy. Bądź to insert spacja, bądź escape. Insert spacja jest chyba bezpieczniejsze. Informacja o treści, punkt orientacyjny, przycisk. Mamy tutaj przycisk. 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 Przycisk, po prostu przycisk. Tenże przycisk, kiedy wciśniemy, zostaniemy znowu przeniesieni do pola edycyjnego, tak jakby. Sekcja ostrzeżenie. Sekcja ostrzeżenie. Przycisk 004. Witaj Michale, w związku z tym, że nagrywam podcast o programie WhatsApp Web, postanowiłem tutaj, żeby pokazać naszym słuchaczom, jak działa nagrywanie z poziomu WhatsApp Web, a postanowiłem właśnie wykorzystać Twój kontakt. Mam nadzieję, że nie masz nic naprzeciw temu. 026. Oczywiście, co złego, to nie ja. Wiadomość nasza się nagrywa. Mamy tutaj na samym końcu okienka, mamy czas. 034. 035. Czas nagrania. 036. 036. I tak dalej. Pocieszające w WhatsApp Webie jest to, że nie musimy trzymać tego przycisku, co robimy w przypadku WhatsAppów mobilnych, że musimy ten przycisk do nagrywania, do wysyłania wiadomości trzymać i mówić. Tutaj, jak Państwo słyszą, mam ręce wolne, mogę się tutaj przeciągać, rozciągać i mówić do Michała, ale już nie będziemy tutaj Michała męczyć. Przechodzimy sobie na koniec okienka i teraz jedna strzałka do góry, to jest przycisk, który wysyła wiadomość. Przycisk. Natomiast drugi przycisk to jest przycisk, który anuluje wysyłanie wiadomości. Jeśli byśmy nie chcieli wysłać tej wiadomości, to możemy dwie strzałeczki do góry nacisnąć przycisk, wtedy wiadomość nam się nie wyśle. Naciskamy przycisk do wysłania wiadomości. Dobrze, i teraz punkt orientacyjny, przycisk, nowy czat. Zawsze WhatsApp Web po wysłaniu wiadomości dźwiękowej przechodzi nam na początek okna, ale to nie jest jakoś tam wielki problem. Naciskamy Ctrl+N. Informacja o treści, punkt orientacji. Na koniec okna. Pusta, przycisk, 10.35. I mamy tu naszą wiadomość, przycisk, która zaczyna się od przycisku, suwak później 0. Mamy suwak. 10.35. I później mamy czas. Informacja, 10.35. Później mamy czas, w jakim ją wysłaliśmy. I możemy ją teraz odtworzyć. Sekcja ostrzeżenie. 004. Witaj Michale, w związku z tym, że nagrywam podcast o programie WhatsApp Web, postanowiłem tutaj, żeby pokazać naszym słuchaczom, jak działa nagrywanie. Tymże samym przyciskiem tą wiadomość sobie pauzujemy. 13 marca 2023, 0.24, 0.24, 0.24, przycisk. Tutaj jest kawałek wiadomości Michała. Co myślisz o dodatku do NVDA, czyli te wiadomości bardzo prosto się odsłuchuje. Jeszcze prościej te wiadomości odsłuchuje się, jeśli chodzi o grupy, bo teraz przejdziemy sobie do grupy. Banner, punkt orient, podnet, przycisk, pole, Michał, wczoraj. 1, 20, Kamil, Mito, 10.041, Dotwalker. 10.027, 4. No tutaj do Dotwalkera sobie, bo jest ich mniej tych wiadomości. Dotwalker. Wchodzimy do Dotwalkera. Kropka, sekcja, edycja, pusta. Znowu jesteśmy w sekcji edycja. Wychodzimy z edycji i mamy nagłówki. Mieliśmy 4 wiadomości, czyli naciskamy sobie, trzymamy shifta, 4 razy literkę H. Bogdan Gruszka. Pierwszą wiadomość, jaką kolega Bogdan nagrał, pokrótce.
A, witam, 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 Rafalej. Tak, widzę, że się nam nagrywa. Myślę, że to jest akustyka tego pokoiku, gdzie ja jestem, bo tu jest nastawiane gratów, komputerów, najprzeróżniejszych urządzeń, więc ten pokój ma taką... I tak dalej, i tak dalej. W taki sposób się wiadomość odsłuchuje. Następna wiadomość, czyli następny nagłówek, strzałeczka w dół do przycisku, bądź literka B, jak to woli. Niemniej jednak w przypadku grupy niekiedy możemy się zdziwić, jeśli chodzi o literki B, bo można napisać sobie wiadomość tekstową. Co ja teraz zrobię? Nad przyciskiem, nad ostatnim przyciskiem po naciśnięciu Ctrl End dajemy strzałeczkę do góry, naciskamy spację, żeby wejść w tryb formularzy i piszemy wiadomość. To jest test na potrzeby nagrania Tyflo podcastu traktującego o WhatsApp web wychy atysy app.web. I naciskamy przycisk Tab, żeby dojść do naszego ostatniego przycisku. Sekcja edycja pusta. I znowu jesteśmy w sekcji. Czy się wysłało? Przycisk 1038. To jest test na potrzeby nagrania Tyflo podcastu traktującego o WhatsApp web. O właśnie. I to jest właśnie nasza wiadomość prywatna. Jak odróżnić wiadomości swoje od nieswoich? Ano także wiadomości nieswoje, czyli wiadomości użytkowników, którzy są z nami na grupie jakiejś, którzy nagrywają wiadomości, rozpoczynają się zawsze od nagłówka. Natomiast moja wiadomość 10.07.027 nie rozpoczyna się od nagłówka. 0, przycisk, nagłówek, poziom, przytami, widzą. I teraz, kiedy chcieliśmy tam sobie tam szybko przycisk, po nagłówkach, to tutaj... Poddam ruszka, przycisk, poddam, przycisk, tam, przycisk, pod, przycisk, tam, przycisk, na przykład, prawda, suma, 0. To już bym tej swojej wiadomości nie widział. Czyli to jest takie ułatwienie, chyba tak to należy traktować. Tak więc mamy załatwione grupy. Zapewniam Państwa, że jeśli tych wiadomości jest dużo, ja przyznam się szczerze tutaj publicznie, że z jednej grupy musiałem się wycofać z tego tytułu, że po prostu nie ogarniałem ogromu wiadomości, jakie do mnie przychodziły. Jeszcze kiedyś było tak, że Android miał nieco większe problemy z fokusem w WhatsAppie, który to nie, co prawda nie tańczył tak, jak to ma miejsce w przypadku iOS-a, gdzie ten kursor podobno pływa sobie jak sam chce. Niemniej jednak było to też utrudnione, no i po prostu często, gęsto nie dawałem rady odsłuchiwać wszystkich wiadomości. Pomyślałem sobie, że skoro nie daję rady tych wiadomości odsłuchiwać, no to bez sensu jest moja bytność na tejże grupie i się z niej wypisałem. Teraz, jeśli jest WhatsApp Web, to jest zdecydowanie prostsze. Zdecydowanie szybciej, łatwiej się te wiadomości odsłuchuje, ale jeszcze nie pokazałem następnej rzeczy, też oczywiście ważnej. Jak rozpocząć nowy czat? Czat, którego nie mamy. Panel punkt orientacyjny, przycisk nowy czat, przycisk menu. Powiadamy. Mamy opcję przycisk nowy czat. Możemy sobie z niej skorzystać. Przycisk. Ale prostsza. Wyszukaj lub rozpocznij, pole edycji, wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. O właśnie. Pole edycji, wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. I poszukamy sobie tu kolegi Bileckiego na przykład. Zobaczymy, czy nam się uda. OK. Kontakty. Tomasz Bilecki. Tomasz Bilecki. Nawet ja mam to. Nawet on ma to. Bardzo się cieszę. Ja Tomasz Bilecki. Sekcja, edycja, Tomasza Bileckiego. Możemy sobie zobaczyć, czy na pewno jesteśmy w tym czacie, bo często się zdarza tak na urządzeniach mobilnych, że nagramy się tam, gdzie niekoniecznie byśmy się nagrać chcieli. Panel punkt orientacyjny, Tomasz Bilecki. Każdy czat zaczyna się od nagłówka. Czaty prywatne już później tych nagłówków nie mają, natomiast czaty grupowe, każda wypowiedź innego użytkownika zaczyna się od nagłówka. Tutaj czat kolegi Tomeckiego zaczął się od nagłówka. Informacja o treści, punkt orientacyjny, przycisk. No to powiemy koledze Tomeckiemu, witam 002. Kolego Tomecki, będziesz miał znowu robotę w związku z tym, że nagrywamy kolejny podcast na temat programu aplikacji WhatsApp Web i właśnie na Twoim przykładzie pokazuję, jak utworzyć za pomocą WhatsApp Web nowy czat. Dziękuję. 011, przycisk. Wiadomość się nagrała. Suwak niedostępny 0. Oczywiście jeszcze się nie zsynchronizowała, czyli słyszymy komunikat suwak niedostępny 0. Przycisk, suwak 0. Mamy już przycisk.
możemy naszą wiadomość ewentualnie odsłuchać. Powiemy koledze Tomeckiemu, witam kolego Tomecki, będziesz miał znowu robotę w związku z tym, że nagrywamy kolejny podcast na temat programu aplikacji WhatsApp Web i właśnie na twoim przykładzie pokazuję, jak utworzyć za pomocą WhatsApp Web nowy czat. Dziękuję. Jeśli korzystamy z WhatsApp Web, mamy sygnał dźwiękowy, taki krótki sygnał dźwiękowy nadchodzącej wiadomości. To już zaszyte jest gdzieś w programie. Ale żeby nie być gołosłownym, że ja tutaj sobie mówię, coś robię, gdzieś coś pokazuję, no to oczywiście mogę Państwu pokazać, że te wiadomości, a i owszem, na zwykłym WhatsAppie również się znajdują. Tak więc ni mniej, ni więcej WhatsApp, czaty. Tomasz Bilecki, czyli nasz nagrany. Powiemy koledze Tomeckiemu, witam kolego Tomecki, będziesz miał znowu robotę w związku z tym, że nagrywamy kolejny podcast na temat programu aplikacji WhatsApp Web i właśnie na twoim przykładzie pokazuję, jak utworzyć za pomocą WhatsApp Web nowy czat. Dziękuję. Tak to brzmi z poziomu telefonu oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejną wiadomość do kolegi Tomeckiego nagrać z poziomu telefonu. I ta wiadomość znajdzie się zarówno na telefonie, jak i na WhatsApp Webie, co oczywiście zaraz pokażemy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejną wiadomość do kolegi Tomeckiego. No i tutaj słyszą Państwo, że z poziomu telefonu jakość nagrania. Jakość nagrania jest nieco bardziej zrozumiała, bo coś WhatsApp Web z tymi nagraniami robi. Akurat w moim przypadku nie robi aż tak wiele, ale znam przypadki, gdzie robi bardzo wiele i bardzo negatywnie wpływa na odbiór użytkowników albo i użytkowniczek. To jest nasz WhatsApp. Andek, 10.39, Paweł, 2.38.8. Mamy tutaj Antka naszego. 10.38 to jest dysk na potrzeby nagrania tego podcastu traktującego WhatsApp Web. Tutaj mamy naszą wiadomość na grupie Dotwalker, no to wracamy do WhatsApp Weba, czyli nasze wiadomości się synchronizują. Jak Państwo słyszą, przechodzimy do przeglądarki. Gdzie my jesteśmy? Punkt orientacyjny Tomasz Bilecki. W czacie Tomasza informacja Bileckiego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejną wiadomość do kolegi Tomeckiego nagrać to jest wiadomość z poziomu telefonu. Nagrana za pomocą telefonu, odtwarzana na WhatsApp Web. Także się pięknie wszystko ładnie zsynchronizowało. Wiadomości, które są odsłuchane na WhatsApp Web, pokazują się jako odsłuchane na telefonie i Bogu dzięki. Przycisk. Suwak 48. Mamy tutaj suwak. O właśnie, i mieliśmy komunikat nowej wiadomości, która przyszła na WhatsApp. No i nie usłyszymy komunikatu dźwiękowego, że WhatsApp telefoniczny również odebrał wiadomość, bo dźwięki mamy wyciszone. Bardzo zachęcam do skorzystania z możliwości, jakie daje aplikacja WhatsApp Web, pomimo tego, że trzeba tą osobę widzącą poprosić o zeskanowanie tego kodu, ale powiem szczerze, że nawet jeden kod zeskanowało mi moje 8-letnie dziecko, także nie jest to jakoś tam trudne. Da się to zrobić, no niestety nie da się to zrobić po niewidomemu. Ten skaner kodów QR zaimplementowany w aplikacji WhatsApp jest jakoś dziwny, no, tylko na te kody, prawda, reaguje. Niemniej jednak bardzo, bardzo, bardzo ułatwia to odsłuchiwanie wiadomości, ogarnięcie tego wszystkiego, bo jest tego dużo. Zachęcam również wszystkich nowych użytkowników, którzy ewentualnie mają Androidy, którzy ewentualnie mają Symbiany jeszcze i na tychże Symbianach WhatsAppy do dołączenia się bądź do grupy Tyflostancja, bądź do grupy Andek, jeśli mają Państwo potrzebę dowiedzenia się czegoś o systemie Android, czy to jeszcze do paru innych grup, które są
utworzone. I zachęcam do wykorzystania WhatsApp Weba, bo będzie łatwiej, prościej i przyjemniej. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do korespondencji rafkif@gmail.com. Zachęcam do komentowania naszych audycji. No i przede wszystkim zachęcam do rozpropagowywania Tyflo Podcastu. Dzielmy się Tyflo Podcastem, słuchajmy Tyflo Podcastów. Im słuchaczy będzie więcej, tym lepiej, tym dla nas presja większa, żebyśmy się bardziej starali. Dziękuję bardzo. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.